Cześć, ja jestem Detrak i witam w pierwszym odcinku Zagrajmy w Cities XL 2012. Oczekuję teraz dość bardzo na SimCity, a więc, no cóż, zachciało mi się zagrać w jakąś grę, symulator miasta, no i wybór padł na Cities XL 2012. Pograłem w nią trochę. Stwierdziłem, że jest świetna, więc postanowiłem nagrać z tego let's play. Wybrałem już sobie teren pod najnowsze miasto. Trzy doliny. No i cóż, zaczynajmy. Nazwiemy miasto... O kurczę, nie jestem dobry w wymyślaniu nazw. Niech będzie... YouTube. A cóż. No i tworzymy miasteczko. Troszeczkę to może potrwać. No. Ogólnie. Okej, już jesteśmy. Niech to się tylko wczyta. No co jest? Okej. A więc... Więc tak wygląda całe to... Cały ten teren. Całkiem ładny w tej wersji gry. Dodano bardzo ładne mapy. Jak widać tutaj. No więc cóż. Zbudujmy... drogi. Tutaj wjazd do miasta. Tak, zróbmy tutaj taką większą dróżkę, wzdłuż której będziemy stawiać pierwsze domy. Tutaj taką ulicę centralną może zrobimy. Niech będzie o tu. Dodamy takie rondo. I postawimy ratusz, który odblokuje rezydencję do wstawiania. Coś mały ten ratusz jest. Ale chyba jak na taką wielkość miasta, zero mieszkańców, wystarczający. Dobrze, tutaj... Budujemy sobie elektrownię. No i nadszedł czas na pierwsze tereny mieszkalne. Zrobimy coś takiego. Tutaj będzie wjazd na osiedle. A tutaj będzie wyjazd, żeby zminimalizować ilość korków. Damy ronda. Połączymy je ze sobą. I zaczniemy budować uliczki z domkami. Okej, w ten sposób. Pierwsi mieszkańcy przybyli. Yy,
więc czas zbudować dla nich miejsca pracy. Z początku bodajże będą to fabryki, bo póki co mamy tylko unskilled workers. No więc na tej samej zasadzie niech powstaną fabryki. Dróżka rondo. Dróżka rondo. Jak już mówiłem, nie lubię mieć w mieście korków, więc. No cóż. Okej. Taki pasek póki co wystarczy, mam nadzieję. Shops are needed. Więc tak, stawiamy parę sklepików. Myślę, że póki co jeden wystarczy. W odróżnieniu od SimCity, strefy commercial nie muszą być duże, gdyż tutaj gdyż tutaj po prostu wystarcza mniej tych sklepów, żeby zadowolić mieszkańców, ale mimo wszystko chyba niech te dwa będą jednak, bo coś zadowolenie wśród mieszkańców jest słabe, chociaż nie. No ale. Okej. Więc może troszeczkę przyspieszmy to wprowadzanie. Okej. No właśnie. I zróbmy tutaj kierunkowość ulic. Niech tutaj będzie w tą stronę wjazd. A tutaj wyjazd z terenów pracowniczych. Myślę, że usprawni to ruch i będzie dobrze i nie będzie korków. Tak samo tutaj. Tutaj niech będzie wjazd. Tam, gdzie sklepy, gdyż mieszkańcy, którzy wjeżdżają do osiedla, będą mogli od razu zrobić zakupy. A tutaj wyjazd. Myślę, że tak wyjazd, nie wjazd. Zawsze mi się mylą te kierunki. Więc myślę, że tak będzie optymalnie. Employment. No dobrze. Niedługo zbudują się fabryki, więc już nie powinno być. Bezrobocia. I tymczasem czas na strefy dla klasy średniej, która główne zatrudnienie z początku gry znajduje w biznesie, firmach. No więc czas zrobić pierwsze biura. No, cóż to jest? Te achievementy są, szczerze mówiąc, denerwujące. No więc tak, tutaj niech ta ulica wypełni się biurami i usługami. No, więc spokojnie to się wszystko pozabudowuje i nasi mieszkańcy będą w końcu szczęśliwi. Cóż tam jeszcze można dodać? Tutaj zwiększymy troszeczkę to osiedle.
Pododajemy jeszcze jakieś drogi tutaj od rond. Hop, hop. I zwiększymy troszeczkę ilość mieszkańców. O, w ten sposób. No. No dobrze, niech tak będzie. Można jakieś. Jakieś drzewka dodać sobie. O, będzie ładniej i milej naszym mieszkańcom. Co tutaj klasa średnia potrzebuje? Okej. Powinny się wybudować te, ale dla bezpieczeństwa dobuduję jeszcze troszeczkę lokali. Tutaj też przedłużę ulicę. Jeszcze nie mam pomysłu, jak to miasto będzie się rozrastało, ale mam nadzieję, że coś przyjdzie do głowy. Póki co tutaj zbuduję kontynuację tej głównej trasy w mieście. No i oczywiście, czym więcej mieszkańców, tym będzie się poszerzała, gdyż będą się pojawiać nowe drogi, nowe rodzaje dróg, które przepuszczają więcej samochodów. Na przykład teraz największa przepustowość to 60 samochodów na minutę. Ale już niedługo dojdzie do bodajże 90, a później do jeszcze większych liczb. Tak, jest już 500 mieszkańców w naszym mieście. Jestem bardzo z tego faktu zadowolony. Tak, tutaj połączmy może te drogi, aby było mniej korków. Hop, tutaj dalej kontynuujemy w przyszłości osiedla mieszkań. No i co im tutaj potrzeba? Jeszcze. Okej, okay, czyli więcej biznesowych tych. Ojejku, budynków, biur. Tak. Mam teraz taki cel na ten odcinek, aby do końca uzyskać 1000 mieszkańców. No i mam nadzieję, że mi się uda. Skoro ustawiłem trochę nowych miejsc pracy, to można zwiększyć ilość mieszkańców. Będzie to rozsądne posunięcie. Za każdym razem, gdy gram, staram się inwestować najwięcej w te z początku klasy średniej, a później w jeszcze wyższe, czyli w executives i nie wiem, ta czwarta najwyższa, gdyż one przynoszą więcej dochodów. Chociaż oczywiście o tym, a nie,